Cześć, tutaj Magda, a to są Tajemnice Simów, a konkretnie 32 odcinek Tajemnic Simów. Dzisiaj opowiem Wam o jednej z najbardziej tajemniczych i nieodgadnionych postaci w całej serii. Jest to temat, który wybraliście w ankiecie i żeby tradycji stało się zadość, to w opisie macie już link do kolejnej ankiety, w której możecie wybrać temat następnego odcinka. Niestety, tworząc odcinek o historii rodziny Ćwir, przegapiłam pewną bardzo ważną wskazówkę, wręcz tak oczywistą, że do tej pory mi wstyd. Zasłonił się jednak tym, że do niedawna czytywałam praktycznie tylko powieści fantastyczne, więc akurat ten rodzaj literatury, który pomógłby mi wysnuć teorię o Lolicie Ćwir, był mi w sumie kompletnie obcy. Ale po kolei. Pozwólcie, że przybliżę Wam możliwą historię Lolity Ćwir, zapomnianej Simki, pochowanej w przydomowym cmentarzyku rodziny Ćwir w Sunset Valley. Niewiele mamy informacji o Lolicie. Nie jest możliwym powiedzenie czegokolwiek pewnego o tej postaci. To znaczy są pewne rzeczy, ale inne są pewnie niepewne, jeśli wiecie, co mam na myśli. Pewnie wiecie. Oprócz Lolity na cmentarzyku pochowani są rodzice Gwidona, Wiktor i Genovefa i Korneli, Szymon i Pelagia Zatkowie. Dom Ćwirów jest piękną, starą posiadłością, zamieszkiwaną już przez co najmniej 3 pokolenia tej rodziny. Zwróćcie uwagę na to, że Sunset Valley zostało założone przez rodzinę Ćwirów, a według opisu landgrabowie zbudowali tu ciche i spokojne miasto. Jak na pewno już wiecie, Ćwirowie z upodobaniem kolekcjonują członków swoich rodzin, którzy wąchają już kwiatki od spodu. Doprowadzili to do takiego poziomu, że gdy się przeprowadzają, zabierają rodzinne nagrobki ze sobą. Tak jak na przykład grób Wiktora w Trójce znajduje się w Sunset Valley, a w Dwójce w Miłowie. Kim więc jest tajemnicza Lolita i dlaczego jej grób istnieje tylko w Sunset Valley? Dlaczego jej nagrobek nie został przeniesiony? Dlaczego nie widnieje w żadnym drzewie genealogicznym? Dlaczego, oprócz jej przezroczystej obecności, nie pozostawiła po sobie żadnego śladu? Zacznijmy może od tego, kiedy członkowie rodziny nie są razem na drzewie genealogicznym. Po pierwsze, dzieje się tak wtedy, gdy Sim przeprowadza się do innego otoczenia. Stało się tak na przykład z Gwidonem i jego siostrą Kunegundą, a w tej części Fridą. Po drugie wtedy, gdy Sim jest pierwszym małżonkiem innego Sima, ale umiera bezpotomnie. Hipotetycznie możemy założyć, że jeden z takich przypadków dotyczy właśnie Lolity. Mogła być pierwszą żoną Wiktora, która umarła jako młoda dorosła, została rażona prądem. Mogła też być kuzynką Ćwirów, która przeprowadziła się przed śmiercią do Sunset Valley. Wiele osób wiąże postać Lolity z Ćwirami z Moonlight Falls. Fridą, Oliwią i Samuelem. Samuel był najprawdopodobniej bratem Wiktora, wujem Gwidona i Fridy. Samuel ożenił się z Oliwią, będąc już starszym Simem, jednak ich małżeństwo było udane. Zakończyła je nagła śmierć Samuela, który zadławił się magiczną fasolką. Krótko później zarówno Oliwia, jak i Frida umarły. Oliwia w wyniku wypadku z elektrycznością, a Frida z powodu pożaru, który tenże wypadek spowodował. Oliwię i Lolitę łączy nie tylko powód śmierci, ale też ulubione rzeczy. Lubią kolor żółty, ciasteczka i muzykę pop. Takie same ulubione rzeczy ma jej mąż, więc moją pierwszą hipotezą jest to, że Lolita mogła być córką Oliwii i Samuela. Mogła przeprowadzić się do Sunset Valley i tam mógłby spotkać ją nieszczęśliwy wypadek. Ja jednak myślę, że sprawa jest ciut bardziej skomplikowana. A odkomplikować ją mogą tylko niepodważalne fakty, a kryją się one w jej imieniu. Czego ja oczywiście sobie nie uświadomiłam, tworząc pierwszy film o Ćwirach. Tak więc, moi drodzy, kluczem do całej zagadki jest słowo Lolita. Lolita. Powieść Władimira Nabokowa, wydana w 1955 roku. Książka ta wzbudziła olbrzymie emocje i zapewne gdyby nie była uważana za nowoczesną klasyką literatury, na przykład była wydana teraz, również wzbudziłaby ogromne emocje. Opowiada bowiem o, że tak ujmę, żeby mi filmu nie zdemonetyzowali, niezdrowej fascynacji dojrzałego mężczyzny o pseudonimie Humbert Humbert młodymi dziewczętami. Zarys części fabuły w skrócie. Humbert opisuje w swoim dzienniku przeżycia. Gdy był młodym chłopcem, ginie jego ukochana, Annabel. Po pewnym czasie już jako dojrzały człowiek poznaje wdowę, Charlotte, i jej 12-letnią córkę, Dolores,
którą zdrobniale nazywają Lolitą. Dziewczynka przypomina Humbertowi jego dawno utraconą dziecięcą miłość. Aby być bliżej Lolity, Humbert żeni się z jej matką. Dodam tylko, że powieść nie kończy się w zasadzie dobrze dla żadnego z bohaterów. Tak więc Lolita, spoiler, umiera. Wprawdzie nie przez rażenie prądem, ale umiera. W sumie to nie ma sensu mówić więcej, biorąc pod uwagę średnią w wieku moich widzów. Kto powinien wiedzieć, ten na pewno wie, a kto nie wie, niech się dowie w swoim czasie i na pewno nie od osoby tak nieodpowiedzialnej jak ja. Poza tym, jeśli ktoś jest książkofobem, to powstały dość dobrze oceniane adaptacje filmowe z 1962 i 1997 roku. Od czasu wydania Lolity to imię zaczęło być postrzegane jako synonim młodziutkiej dziewczyny, która jest, że tak powiem, zbyt wcześnie świadoma swoich uroków. Przyjmijmy więc, że Lolita w grze była kimś takim. Dowodem tego są jej cechy. Po pierwsze, mól książkowy. To tłumaczy, że jest simką wzorowaną na dziewczynie z kart książki. Po drugie, charyzmatyczna. Książkowa Lolita była dość sprytną manipulantką, więc i ta cecha doskonale pasuje. Świetnie całuje i romantyczka to również cechy, które są odniesieniem do bohaterki książki. Ostatnią cechą jest infantylna. Biorąc pod uwagę to, że książkowa Lolita jest bardzo młodą dziewczyną, a growa to młoda dorosła, to nadanie jej cechy infantylna służy podkreśleniu tego, że nasze skojarzenia z książką Nabokowa są jak najbardziej zasadne. Mamy więc tą jedyną pewną rzecz, o której mówiłam. Tak, Lolita na pewno jest nawiązaniem do Dolores Hayes z książki Nabokowa. Co jeszcze mamy pewnego? Lolita ma na nazwisko Ćwir, jest więc albo spokrewniona z ćwirami, albo weszła do tej rodziny przez małżeństwo. Poza tym jest pochowana na przydomowym cmentarzyku. Oznacza to, że albo była kimś bardzo drogim dla któregoś pokolenia zamieszkującego dwór ćwirów, albo wręcz przeciwnie. Co jeśli ćwirowie mają Lolitę na sumieniu? Co jeśli jest jednym z ich szkieletów w szafie? Co jeśli Lolita padła ofiarą czyjejś zazdrości, a jej pogrzeb był cichy i kameralny na przydomowym cmentarzyku, aby uniknąć skandalu w małej społeczności Sunset Valley? Zanim jednak przejdziemy do creme de la creme odcinka, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na pewne nawiązanie. Lolita Goth brzmi bardzo podobnie do Gothic Lolita, czyli mody nawiązującej do stylu epoki wiktoriańskiej, która powstała w Japonii. Wprawdzie Lolita na co dzień nie ubiera się wedle tej mody, ale jako ubranie formalne zakłada coś podobnego do stroju Sweet Lolity. Tylko wtedy jej sukienka ma długą spódnicę. W odcinku, w którym przybliżyłam Wam historię rodziny Ćwir, podałam Wam kilka możliwych teorii, jeśli chodzi o tożsamość Lolity. Pierwsza z nich to Lady Raven Dancer Ćwir. Wiadomo o niej tylko tyle, że miała zdolności magiczne. Nie wiadomo kiedy żyła, najprawdopodobniej dość dawno, ani kim była. Nie jesteśmy więc w stanie w żaden sposób stwierdzić, czy ta teoria jest prawdziwa, czy nie. Po drugie, Lolita mogła być matką Wiktora. Myślę jednak, że tę teorię możemy odrzucić, bo wtedy widniałaby na drzewie genealogicznym rodziny. Mogła być też pierwszą żoną Wiktora, która umarła, nie dając mu potomka. Dlatego zniknęła z drzewa genealogicznego, kiedy Wiktor ożenił się z Genovefą. Ale. Teraz powiem Wam, jaką mam teorię i dlaczego właśnie ta moja teoria wydaje mi się najbardziej prawdopodobna. Przyjrzyjmy się żyjącym ćwirom. W dworku mieszkają teraz dziedzic rodu, Gwidon, jego żona Cornelia oraz ich syn Mortimer. Gwidon nie ma zbyt dobrego charakteru. Przyjaźni się z niewieloma Simami. Nawet ze swoją żoną nie ma bardzo dobrych relacji. Jest pracoholikiem i można powiedzieć, że swoje najlepsze dni ma już za sobą. Biorąc pod uwagę, że za 5 dni, od kiedy rozpoczniemy grę, zestarzeje się i stanie się emerytem. Cornelia też nie ma najlepszego charakteru, ale i tak w jej biografii jest napisane, że jest całkowitym przeciwieństwem swojego męża. Jej też pozostało niewiele czasu do stania się emerytką, tylko 7 dni. Mimo takiego dość podeszłego jak na Simów z trójki wieku, mają dziecko, Mortimera, który dopiero co zmienił grupę wiekową. Musiał więc się urodzić, kiedy jego rodzice zmieniali grupę wiekową z młody dorosły na dorosły. Co to może oznaczać? Czy powodem pojawienia się na świecie Mortimera mogła być tylko i wyłącznie chęć posiadania dziedzica? Siostra Gwidona i jego dalsza rodzina już od jakiegoś czasu wąchają kwiatki od spodu. Gdyby Gwidon odszedł bezpotomnie, ród ćwirów wyginąłby raz na zawsze. Idąc tym tropem, być może małżeństwo Corneli i Gwidona
było, że tak powiem, małżeństwem z rozsądku. Rodzina Zadków, rodzina Cornelii była jedną z czterech bogatych i znamienitych rodzin w grze. Cornelia była więc odpowiednią partią dla Gwidona, ale co jeśli nie była tą pierwszą i tą jedyną, którą pokochał? Dlaczego tak bardzo uczepiłam się jej wieku? Wydaje mi się, że Lolita mogła być nie pierwszą żoną Wiktora, ale pierwszą żoną Gwidona. Śliczna romantyczka, odrobinę dziecinna, ale również inteligentna, oczytana, mogła łatwo zawrócić w głowie sztywnemu Gwidonowi. Być może nie była nikim ważnym w Sunset Valley. Być może nie była odpowiednią żoną dla młodego dziedzica rodziny Ćwir. Ale on koniec końców się z nią ożenił, biorąc pod uwagę nazwisko, pod jakim została pochowana. Dużo osób zwraca uwagę, że w rezydencji Ćwirów jest bardzo mało urządzeń elektrycznych. Być może po śmierci Lolity Gwidon kazał usunąć wszystkie niebezpieczne sprzęty. Zostawił sobie tylko laptop, którego potrzebował w pracy. Być może małżeństwo z Cornelią było małżeństwem z rozsądku i dlatego nie jest do końca szczęśliwe. Za tą teorią przemawia jeszcze jeden argument. Wielu graczy twierdzi, że gdy duch Lolity opuszcza swoje miejsce spoczynku, a Gwidon akurat jest osiągalny, to wtedy ów duch podejmuje relacje romantyczne z Gwidonem. Być może dawni kochankowie nigdy o sobie nie zapomnieli, a może śmierć Lolity nie była wypadkiem. Może została pozbawiona życia z premedytacją przez jednego z członków rodziny, a może zrobiła to zazdrosna Cornelia, która chciała zawalczyć o uczucia Gwidona. Poza tym, gdy starzy Ćwirowie wyprowadzą się do otoczenia pierwszego w The Sims 1, ich relacje ulegają znacznej poprawie. Tak jakby w domostwie, w którym nie krąży duch Lolity, w którym nie pozostają żywe wspomnienia o niej, stosunki pomiędzy małżonkami się poprawiły. No cóż, ale to tylko teoria. Ale przemawia za nią jeszcze jedna rzecz. Rzecz, z której w tej serii nabijam się wyjątkowo często, czyli przywiązanie Ćwirów do rodzinnych nagrobków. Tak jak mówiłam, niektóre grobowce możemy znaleźć i w Sunset Valley, i w Miłowie. Ale z grobem Lolity jest inaczej. Nie ma go w Miłowie. Mortimer więc go ze sobą nie zabrał. Mogło to oznaczać tyle, że Simka nie była dla niego ważna. Być może nawet jej postać niosła smutne wspomnienia o dzieciństwie, w którym rodzice się nie dogadywali. W którym Cornelia czuła się nieszczęśliwa, a mały Morty to widział. Chociaż z drugiej strony nagrobka babci Pelagi też nie ma. Może Morty jej nie lubił? O ile w ogóle ją pamięta. A co wy sądzicie na ten temat? Czy macie swoje teorie? Kim według was była Lolita? Napiszcie proszę w komentarzu. A ja się już z wami żegnam. Kiedy nagrywam te słowa, to majówka jest jeszcze przede mną, ale teraz już mamy praktycznie ją za nami, także napiszcie, co ciekawego robiliście. Jak ją spędziliście? Jak zwykle zapraszam do opisu. Macie tam dwie ankiety, bo jeśli pójdzie dobrze, to w tym miesiącu wystartujemy z nowym cyklem. Macie tam też różne linki, które mogą was zainteresować. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, pa.